To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, że zapomniałem podwczorajszym. Jeszcze raz. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, że pod wczorajszym filmem zapomniałem dodać tytułu. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jesteśmy znowu napaleniony. Jak widzicie, jestem znowu w stroju tym radioaktywnym, ponieważ dzisiaj znowu pójdziemy do mojego klona. Jak wiecie, on jest troszkę chory przez to, że był w tej strefie radioaktywnej. Przez co musimy jeszcze do niego chodzić w takim stroju, póki nie wyzdrowieje, ponieważ nie chciałbym ja czegoś złapać, widząc, co się z nim dzieje. No to niezupełnie jestem zadowolony z tego i nie chciałbym ja zachorować na coś takiego. Więc tam sobie dzisiaj do niego zajdziemy. Tak jak powiedziałem na początku odcinka, pod wczorajszym filmem zapomniałem dodać tytułu. Dziękuję wam wszystkim za to, że pisaliście komentarze typu: to na pewno nie zapomniałeś, tylko to jest zaplanowane i tak dalej. Powiem więcej, mój klon też uważał, że to jest zaplanowane, też myślał, że to jest zaplanowane, nie spodziewał się, że takie coś będzie. I Dave też myślał, że to jest zaplanowane, więc nikt mi nie powiedział o tym, że zapomniałem dodać tytułu i dopiero mi dzisiaj, przed chwilą, dosłownie przed nagrywkami, klon uświadomił, że mam tam taki tytuł i go dopiero teraz zmieniłem. Przepraszam bardzo, no zapomniałem niestety o tym, żeby go tam dać. Tamten tytuł, który się pojawił, no to jest taki domyślny tytuł, który się pojawia, więc który sobie ustawiłem po prostu, więc taki jest, no ale to był taki mój mały błąd. W sumie już nie pierwszy raz mi się zdarzył, ale nigdy tak długo nie zostawał tamten tytuł. Zawsze to jakoś tego samego dnia, raczej wieczorem udawało mi się zmienić, ale tak, żeby trwało to ponad 12 godzin, to jeszcze mi się nie zdarzyło. Ale dziękuję wam bardzo za to, za odbiór filmu, ponieważ wam się podobał. Jest pełno komentarzy, więc ja mam nadzieję, że utrzymacie poziom i że teraz, prawda, również, nie wiem, napiszecie jakiś komentarz. Myślę, że fajniej będzie, jeżeli powiem na przykład, żebyście napisali jakieś słowo. Więc na przykład dajmy jakieś przykładowe słowo na dzisiaj. Przykładowe słowo, czekajcie, jakie by tu można wybrać przykładowe słowo? Przykładowe słowo to jest. Albo zdanie nawet. Kocham klona, o dawajcie. Kto napisze kocham klona, przypinam serduszko. Więc zachęcam, napiszcie komentarz i zobaczymy, czy uda nam się pobić rekord. Znaczy to nie jest rekord, ale czy uda nam się pobić ilością komentarzy poprzedni film, pod którym było bardzo dużo przez tą akcję, która się odwaliła. No ale dobra, nieważne, wróćmy do tego, co mamy do zrobienia tutaj na odcinku. Słuchajcie, pójdziemy sobie dzisiaj do klona, zobaczymy, jak on tam się miewa. Mam chleb, więc mu tam zaniosę, aczkolwiek myślę, że on już tam jakoś się też poustawiał, też, żeby tam. Ja w ogóle. Ja tak jestem takim biedakiem. Naprawdę, musimy zacząć w końcu jakieś streamy robić, bo ja po prostu nie mam nic totalnie ze sobą, więc ja obiecuję, że za niedługo odpalę jakiegoś streama, bo chcę porobić streama, więc muszę po prostu zrobić jakiegoś streama, żebyśmy coś mieli. Tu mamy mnóstwo żarcia, więc akurat tym się nie martwię, aczkolwiek ja sobie zbieram to siano i dzięki temu mam chleb, więc chociaż tyle mam. Dobra, tu jest jakaś łódka, ale ja mam przygotowaną tam łódkę już przy tamtym domku, który tam jest, więc ja sobie tam polecę, ponieważ tam ta łódka już jest taka moja po prostu, moja łódka, więc już nie będę tutaj wydziwiał, ta łódka jest w ogóle chyba od kloca. Więc nie będę mu jej kradł, nie ma po co w ogóle. Dobra, czekajcie, przelećmy sobie tutaj. Jesteśmy już prawie przy naszej łódeczce, więc możemy już być szczęśliwi, że zaraz będziemy płynąć. Ale zanim popłyniemy, to zapraszam was na szef shopa, ponieważ tam można sobie kupić jakieś rzeczy, jakieś, nie wiem, koszulki, etui i tak dalej. Coraz prężej zaczynamy przykładać się do tego, żeby tam coś zrobić nowego, więc mam nadzieję, że za niedługo coś od nas dostaniecie nowego na tym w shopie, więc myślę, że warto. O Jezu, jak ślisko na tej wodzie, co jest? Dobra, może tak popłynę. Dobra, szybciej. Jezu, jak wolno te łódki płyną. To jest dramat. Odkąd nie mam moich supermocy, to jest tak wolno się podróżuje, że to jest szok po prostu. Wolałbym już mieć te chyba supermocy, no ale niestety sytuacja potoczyła się tak, jak się potoczyła. Kamień nieskończoności w ogóle zniknął. Ja w ogóle nie wiem, gdzie on jest i nie wiem, gdzie miałbym go szukać, żeby odzyskać te moje wszystkie supermoce. No co jest troszkę przykre, bo w sumie to bym, jakby się dało, to w sumie chyba i bym chciał, bo one w sumie to fajne były. Dobra, czekajcie, gdzie jest? O! Ej, tam już, ej, tam jest klon w ogóle. Widzę klona już, patrzcie, tam jest, kurczę, coś buduje. Dobra, ewidentnie mój klon już działa, już tutaj coś chce zrobić nowego na tym, więc dobra, podchodzimy do niego od razu. Dobra, wysiadamy z łódki, tu. Chociaż on tam ma port, w sumie mogliśmy do portu podpłynąć, no ale dobra. Halo klon, siemano klon, co tam? Halo? Jaki zagubiony, tu jestem. Dobra, a gdzie? Szukam ciebie, słyszę, że ktoś do mnie mówi, a to ty, tu jesteś. No widzisz, jak tam się trzymasz? Jak się trzymasz, co? Jak się czujesz przede wszystkim? Lepiej, ale jest gorzej. Znaczy, lepiej, ale dalej źle. Lepiej, ale dalej źle. Dobra, a jak tutaj ci idzie ten? Nie nudzisz się tutaj? O, pa, widzę sobie, że zrobiłeś ten. Tom, jak to się nazywa? Chłopcie, wyźle ja tu farmę. Wyźle ja tu rzeczy zrobiłem. No O, ile? pokażę ci.
No tu widzę, no tak, że jakiś budyneczek zaczyna stać. No dobra. Tak, tu będzie wieża w przyszłości, okay, chyba. Drzewka troszeczkę posadziłem. No spawałem. to widzę, no. Królbek jest więcej, rozmnażałem je przez to, że mam zboże. No. A teraz tutaj się zaczyna dziać cała magia. Aha, przerobiłeś ten port? O kurde, coś ty tu zrobił, ale mocno, dobra. Fajnie. Ej, to tu mogłem sobie odłożyć łódkę, czekaj, ja lecę po moją łódkę. Lecę po moją łódkę, bo ja mojej tu brakuje, dobra. Czekaj, zaraz tam będę, zaraz mnie poprowadzasz. A co z tymi krowami? Nic tam, co z nimi? Zjem tak za chwilę, nie? Będę ją zjadł. Nie no, musisz jakoś je tutaj rozmnażać, bo wiesz, mięsa to wiesz, przyda ci się mięso, nie? Więc... No mówię, że będę go zjadł. Czym byłby tost? Bo jesteś w końcu moim klanem, czy byłby tost bez szyneczki i sera, nie? Więc taka ten... Dobra, gdzie ty jesteś? Tam za te drzwi mam iść dalej, czy gdzie jesteś? Nie, stój. Dobra, stoję w porcie, gdzie ty jesteś? A tu jesteś, dobra. Dobra, ale dużo tam wybudowałeś, czy tak raczej mało? No spójrz. Okej. Okay. To jest Maja. O! Maja. Cześć Maja, siema Maja. Krowa Maja. A ty, a będziesz ją kolorował? Będzie fioletowa jak Milka? Nie, to jest Maja, a nie Milka. No dobra. Pomiło. Dobra, co tutaj masz? Co ty tu zrobiłeś? Jaki magazyn, dobra. Klony, jaki ty masz talent do budowania, podoba mi się to. Zerknij. No zerkam, masz? 7 diamentów. 7 diamentów już znalazłeś, ja nie mogę, ty jesteś niezły kozak. Dobra, tu nic nie ma, ale tu... Ale dobra, ale masz tu jakieś rzeczy, ładnie posegregowane. Ej, podoba mi się to, podoba mi się klon, twoja, prawda tutaj, twoje zaangażowanie. Specjalne piece hutnicze. No, widzę, że z tobą jest nadal średnia z tobą. Ale dobra, no widzę, że masz piecze hutnicze, fajnie, tu co? A, tu jest to wyjście do wieży, okej. Fajny pomysł, fajna tu. Jaki se pokój zrobił? Co ty gadasz? Z moją kochanką tutaj będę leżał. Zarąbiste to jest. Ale żeś wpadł na to, dobra. Ej, naprawdę, powiem ci, mega Javire se zrobiłeś, naprawdę. A, to jest, ale tu masz na 3 osoby miejsce. Jeszcze dziecko będzie. A, myślałem, że dla mnie przewidziałeś. Przyszłościowo, ty jesteś klonem moim. Ja się boję, bo no, wiesz. No. Jeszcze tutaj mam kopalnię, zejdź się do kopalni. Tu. Gdzie? O kurde. Dobra, to chodź. A coś tam jest ciekawego, czy nie? No, kopalnia, nie? No to w sumie niewiele ciekawego. No dobra, ale chodź, zobaczymy już, jak tutaj schodzę. To zobaczymy, nie, jak tam... Jakoś się mówisz? Bazyruje. Mówisz? Dobra, a masz kill off? Mam. Dobra, no to co byś powiedział na pojedynek, kto więcej diaksów znajdzie, co? O, tu jest, patrz, idealne miejsce, żeby... A, tu już jest trochę więcej wykopane. Więc troszkę... O, tu patrz, jaką masz dziurę. Tu patrz, jaką masz dziurę. No, widzisz, kurczę, dobra. Ale, kurczę, tu weź to zamuruj. Zamuruj to, bo wiesz. Czyli drewno to będę murował, jak zjemam. No dobra, to nie. Chodź, zrobimy pojedynek, bo ja chcę się z tobą zmierzyć na to, kto więcej diaksów znajdzie. Zobaczymy, kto. To, masz kill off? Teraz? No teraz, a co, czemu nie? A co, masz lepszy pomysł? Nie, no dobra. Ale tu chodź, tu, z tej strony, w tamtą stronę kopiemy. Dobra. Tutaj, ja jestem tu, a ty jesteś. Nie, gdzie. Ale dobra, nie, może. Zabijmy się. Że ty tu? Tak. Ale tu się, bo ja myślałem, że tu na 2 będziesz kopał, bo jak tu zobaczyłeś, że jest na 2, to tu też będziesz na 2, ja myślałem, że tu będziesz kopał. Tu, dawaj, równolegle. Dobra. Gdzie, który wybierasz? No lewy. Dobra, to ja lecę w prawo. O nie, powiedz, że masz pochodnie, powiedz, jedną chociaż. Jedną pochodnię. O, rzuć, dzięki. Ja nie mogę, dobra, ratujesz mi tyłek, bo ja niestety, ale mam problem duży. No dobra, ale dwie, super, dobra, to kopiemy. Ja myślę, że wygram. Myślę, że wygram to starcie. Nie, nie masz szans. A kopiemy tylko do przodu, przed ciebie. Tak, tylko do przodu. No tak, bo jak skręcisz, to wejdziesz do mnie. Jak skręcisz, to wejdziesz do mnie, więc lecimy tylko przed siebie. Ale masz żelazny kill off. Żelazny kill off masz, tak? Tak, żelazny. Dobra, no słuchaj, jeżeli tu znajdziemy jakieś diamenty, to będą pierwsze diamenty, które ja znajdę w sumie, odkąd przenieśliśmy się na nowe Palionowo. O nie, tutaj muszę się przekopać. Za szybko lecisz. No nie, no to trudno. A żelazo się liczy? Nie, no, żelazo to jest nic. Diamenty się liczą. Masz? Nie, lapisz. No kurczę, już myślałem. Już słyszałem też expa, który tam się sypie. No troszkę ta.
Dobra, czekaj, tu nie muszę... Ukrywajmy. Już myślałem, że przegram, no. Kurde, nie czuję z lawy. No jest sporo, ale... No nie, no ale ja też mam lawę, no. To nie zrobiłem specjalnie. Po prostu jest dużo lawy na tym poziomie, nie rozumiesz? Ale ja znajdę diamenty pierwszy, bo jest lepszy. Dobra, ale musimy wymyślić karę dla osoby, która... Dobra, inaczej, szukamy diamenty, osoba, która wygra, zgarnia wszystkie diamenty, które kto... znajdziemy tutaj. Czyli jeżeli ja znajdę 3, ty znajdziesz 2, to ja biorę wszystkie, całe 5. Nie, ja mam jakiś challenge, To jaki challenge? Wymyśl. Kurde, uduszę się zaraz tutaj, jakoś ciepło strasznie. No, ty jesteś taki chory. Otwórz okno, otwórz okno. No, gdzie mam ci otworzyć okno w kopalni? Żartuję. Jaki śmieszek, żartuję. Czekaj, no ale ja... Jak tam ci, nie masz coś? Nie. Kiedy tam jakieś lekarstwo znajdziesz? Bo ty no ja tam... nie wiem jakie mam ci lekarstwo na to dać. Ja tutaj się leczę sam, ale... Mówisz? Ty, a masz... Ile masz kilofów? Jeden. No nie, bo mi się zaraz skończy, w sensie już mam połowę. A nie znalazłem żadnego diamenta. No, to tu będzie trzeba zaraz się cofnąć chyba. No dobra, to do końca kilofów. Do końca kilofów tylko? No. A co jeżeli nikt z nas nie znajdzie? A co jeżeli znajdziesz diamenty i akurat ci się kilof zniszczy i nie będziesz mógł wykopać? To w następnym odcinku zrobimy takie już prawdziwe zawody. Mówisz? No dobra, może być. No, słuchajcie, napiszcie, czy chcecie takie zawody z klonem na to, kto więcej znajdzie diamentów. Myślę, żeby były całkiem spoko takie zawody. No nie, żwir, najgorzej na świecie. Nie widzę żwiru. No, żwir jest tragiczny. Kopię. No, niestety. Ale ja już go pokonałem, ja już go pokonałem. Kurczę, no... Nie, no żartujesz, ile? Ile? Raz. Już ci mówię. Czekaj, właśnie wykopałem wszystkie. 5. Nie, to nie, to jest największa ruda, jaką można znaleźć. A nie, największa to można 8 chyba znaleźć. No to jest szansa jeszcze dla mnie, aczkolwiek ja nie mam tu nic. Najgorzej, dobra, to będzie trzeba zrobić rewanż jakiś. Ale tu jest jakiś challenge, tu robimy jakiś challenge teraz, czy nie? Nie, no teraz bez sensu, bo trzeba... Dobra, czyli teraz bez challenge'u? Dobra, jeżeli następny odcinek z tego będzie, to robimy challenge jakiś, ale to musi być jakiś mocny challenge. Więc słuchajcie, jeżeli macie propozycje challenge'y, to piszcie koniecznie w komentarzach, no to jakiś może weźmiemy challenge z komentarzy, więc to będzie dobre. No nie, no proszę, naprawdę żadnych diamentów nie znajdę. Jezu, jak mi jest przykro. Jak mi jest przykro, proszę. O nie, skończy mi się kilof teraz właśnie. No dobra, to wracamy z powrotem. Ja, no nie, no ja nawet żadnego żelaza nie znalazłem, czaisz? Serio? No. Ja kopałem, ja stone nakopałem, to jest wszystko co, no i redstone w sumie znalazłem. I węgiel, no i to jest wszystko co znalazłem tak naprawdę. Masak, a nie, było tu żelazo, tylko go nie wykopałem. Ale pech. Kurczę, i nie mam żelaza. Ej, tu, przecież ty to zamurowałeś już raz. Co? No? Co tu się dzieje? Co jest z tym klockiem nawiedzonym? Coś jest nie tak. Ej, dobra, nie masz żadnych... Nie, ile masz żelaza? Zrobiłbyś mi kilo, bo ja jestem aktualnie biedny. Nie mam nic. To chodź, zrobisz mi kilo. No, a to zrób mi diamentowy kilo. Nie, chyba cię straszy. Dobra, to nie, to wystarczy mi żelazny, znajdę sobie diamenty sam na jakimś live-iksie. Bo ten klon porobi ze mną live'y? A muszę? No nie musisz. Ale pytanie, czy chcesz? To zrobię. Dobra, ty tu masz troszkę tego żelaza. Dobra, czekaj, ja ci tutaj odłożę te rzeczy, bo były wykopane w twojej kopalni, to niech są u ciebie. Nie, no, jak chcesz, to możesz wziąć te... Nie chcę ich, to są takie rzeczy, których nie chcę. Czekaj, no gdzie właśnie. Ty masz? Tu masz węgiel i tu masz redstone? Gdzie masz redstone? Dobra, odłożyłem tutaj do tych kości. Bo tutaj nie masz też. Dobra, dobra, powiem ci klon, że osadziłeś naprawdę bardzo zacny. Podoba mi się bardzo to, co tutaj zrobiłeś. Maja też mi się, fajna Maja jest, fajna. Fajna ta krowa. No, a czekaj, a ona lubi takie noże? Bo ja głodny. No właśnie nie przepada za nożami, wiesz? Nie przepada, okej. To nie będę ją zmuszał do takich, kurczę, czynności, prawda, niedobrych. Dobra, klon. Ja mam nadzieję. Bardzo ważna rzecz, słuchaj. No, radzisz sobie tutaj dobrze. Chodź na zewnątrz, tutaj musimy wyjść, bo... Aha, bo ty mi robisz ten kill-off, to czekaj, to poczekam na ten kill-off, ja chcę ten kill-off. Daj mi... Właśnie crafting zgubił.
Nie masz tu żadnego. Taki jesteś wariacik. Ej, to, ale to czekaj, to patrz, no daj mi ten kill off, masz? Nie, no czekaj, spokojnie, najpierw sobie robię. No, no weź już. Masz aż, o, o, super, 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 bo patrz, bo ja mam teraz tutaj fajny pomysł na to, co możesz sobie zrobić, jak nie masz, nie masz, o nie, czekaj, tu, tak, i pum. Pum. O, tu, tu zamuruj sobie w środku i craftingi tu zadaj w te dziury. Widzisz, jak ci wymyśliłem? No, ile masz, masz? Ta, też tak chciałeś zrobić, jasne, że tak chciałeś, jasne, jasne. Chciałem, ty, chciałem. Dobra, dobra, ale weź, nie, nie troluj, dobra? Nie troluj, masz? Nie chciałem. Ta, nie chciałeś, na bak, ty nie jesteś taki inteligentny. Chodź, chodź. Idziemy, idziemy na zewnątrz. Powiedz mi. Ale ja mam jedzenie. Chodź, chodź, chodź. Musisz mi powiedzieć, jakie masz plany jeszcze na tą wyspę. Ja łódką wypłynę. Płyniesz ze mną, czy płyniesz swoją? Ja tu robię miasto. Miasto na tej wyspie? Ale to co, jak? Miasto klona. Miasto klona? Wieś klona. Wieś klona. Wieś. Jakie są nazwy wsi? Nie jest dużo wsi. Coś musi być z klonem. Klon. Nie mogą być. Klonowice to miasto by było. Chociaż to by też mogła być wieś. Ale nie, no to tak nie. Nie, to musisz nazwać. Dobra, wieś klona po prostu. Klonowieś. Klonowieś. No dobra, to jakąś taką nazwę wymyślimy ci tutaj tego, co tutaj masz, jakaś, nie wiem, wieś klona, klona wieś, czy, klonowice, nie wiem, klonów, kogo czego, nie ma klonów, dobra. Razem z tym wschodem słońca dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Mam nadzieję, że dzisiaj nie zapomnę dać tytułu do filmu. Jeżeli zapomnę, to bardzo przepraszam. Ale dziękuję wam bardzo za odzew mimo wszystko tego, że wbiliście na film mimo takiego tytułu. Dobra, trzymaj się, klon, ja lecę z powrotem i wy również się trzymajcie. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się, na razie, pa pa!